Nazywam się Agnieszka Anczak, jestem fizjoterapeutką i terapeutką manualną. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa film na temat cysty Beckera, czyli cysty dołu podkolanowego. Zapraszam! Jeśli macie opuchliznę pod kolanem, a nie jesteście pewni, czym to jest, zapraszam Was do mojego poprzedniego filmu, gdzie dokładnie omawiam różnicę między zakrzepicą żył głębokich a cystą Beckera. Czym jest sama cysta? Przede wszystkim, jeśli otrzymaliście USG z takim wynikiem, macie już taką diagnozę, to nie powinniście się bać, dlatego że nie jest to żaden guz łącznotkankowy, nie jest to żaden nowotwór, jest to po prostu wysięg. I będziemy tu mówili przede wszystkim o wysięgu w okolicy kaletek. Kaletek, które mają bezpośrednio połączenie z jamą stawową kolana. Czyli głównie kaletka pod mięśniem półbłoniastym, kaletka pod mięśniem podkolanowym, kaletka też okolicy gęsiej stopki. To będzie też osobniczo rozmienne, dlatego że u jednych osób właśnie te kaletki mogą mieć połączenie, u niektórych nie do końca, ale to już jest bardziej skomplikowana anatomia, którą nie będziemy się dzisiaj zajmować. Może być to też sam, bardzo obszerny wysięg w torebce stawu kolanowego. Co jest przyczyną powstawania tego wysięgu? Przede wszystkim mogą być to zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kolana, zmiany zwyrodnieniowe powierzchni stawowych, uszkodzenia łąkotek, czasami nadwaga. Może być to też zaburzenie biomechaniczne kończyny, czyli jakby nierówna oś biodro, stopa, kolano. Czyli przy kolanach koślawych albo szpotawych będziemy mieli nierówne obciążenie stawu kolanowego. Z czym będzie wiązał się też dysbalans mięśni. Jedne grupy będą pracowały dużo bardziej, drugie troszeczkę mniej. Może też wynikać z samego problemu w stopie lub w biodrze i wtedy ból w kolanie, przeciążenia będą się też pojawiały jako skutek kompensacji problemu, który jest powyżej lub poniżej. Jakie będą objawy? Przede wszystkim pierwszy objaw, który występuje zawsze, to jest właśnie ta gula pod kolanem, taki obrzęk dołu podkolanowego, tak? Czyli w tyłu, w zgięciu w kolanie. Do tego może występować obrzęk okolicy rzepki, obrzęk pod kolanem na przykład przyśrodkowo przy gęsiej stopce, bóle i ciągnięcie z tyłu nogi, czasami też ciągnięcie z przodu nogi, co już świadczy o jakimś tam bardziej zaawansowanym problemie, gdzie nie mamy już tylko samej cysty, ale też mamy stan zapalny w całym stawie kolanowym. Może też pojawiać się na przykład obrzęk i bolesność łydki. Poruszę tu jeszcze kwestię pęknięcia cysty, bo czasami zdarza się też tak, że cysta potrafi pęknąć. U niektórych pacjentów obrzęk potrafi być naprawdę bardzo duży. Ostatnio miałam pacjentkę z wysiękiem, z torbielą o rozmiarach 8 na 5, bodajże na 3 cm, więc wyobraźcie sobie taki kawał torebki wypełnionej płynem w kolanie. I może dojść do tego, że taka cysta, torbiel pęka. Co wtedy? Przede wszystkim też nie należy się bać. Może to powodować właśnie przede wszystkim ten ból w łydce, dlatego że płyn zaczyna nam z tej torbieli spływać w dół po przedziałach powięziowych. Natomiast w zasadzie jest to dobre, dlatego że pęknięcie takiej cysty przyczynia się do jej szybszego wchłonięcia. Na czym będzie polegało leczenie? Głównie na rozluźnianiu grup mięśniowych, opracowaniu przedziałów mięśniowych, żeby troszeczkę uwolnić te kaletki pod mięśniami, czyli żeby rozluźnić to napięcie mięśniowe, które je uciska. Po drugie, będziemy dążyć do samego drenowania kolana i nogi, czyli techniki drenażowe manualne. Bardzo lekkie ćwiczenia drenażowe w domu, czyli delikatne ruchy, najlepiej w odciążeniu, tak żeby mięśnie lekko pracowały, żeby drenowały nam to. Można dodać kinezjotaping jako odciążenie tych struktur, kinezjotaping drenujący na przykład. Czasami bardzo fajnie przy zaawansowanych problemach z cystą i bardzo dużym napięciu mięśniowym sprawdza się suche igłowanie. I dodatkowo jako takie wspomaganie można zastosować fizykoterapię, czy pole magnetyczne, czy laser w celu przyspieszenia stymulacji i gojenia, prądy na rozluźnienie mięśni, na przykład interferencyjne. Z maści przeciwzapalne dość słabo się sprawdzają, przynajmniej u moich pacjentów, dlatego że no, jeśli jest już ten wysięg, to problem jest dużo bardziej
skomplikowane i zwykłe maści działające no tylko na miejscowe jakieś tam problemy zapalne, tak, które sprawdzają się gdzieś tam przy lekkim przeciążeniu struktury, no tutaj na pewno nie poradzą sobie z takim problemem. Jeśli chodzi o postępowanie ściśle lekarskie, to czasami dokonuje się punkcji takiej cysty, natomiast one dość często później rosną na nowo, dlatego że no, odessaliśmy płyn. Natomiast samo odessanie płynu nie zlikwiduje samej przyczyny, tak? Czyli najpierw ważne jest, abyście się udali do dobrego fizjoterapeuty, który zdiagnozuje Wam to kolano, sprawdzi, co tak naprawdę przyczynia się do powstania tej cysty i wdroży odpowiednią terapię i leczenie. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Zapraszam do subskrypcji i do polubienia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki.